Standardowo, czyli cześć wszystkim, mamy nowy rok, a wraz z nim mamy nowy produkt. Jest to Wheel Cleaner, produkt marki Good Stuff, produkt zasadowy służący do czyszczenia alufelg. Co mogę o nim powiedzieć? Standardowo to już jest, można powiedzieć, u nas taka norma, że chcemy iść w stronę fajnych zapachów. Oczywiście zapachów, które nie duszą w trakcie pracy, tylko no, umilają nam ten czas pracy. Jest to zapach coli, proszę jej nie mylić z tą sławną, która ma podobny logotyp do naszych barw Good Stuff. Poszliśmy w klasykę, czyli taki standard z lat dzieciństwa. Kiedyś były takie lizaki serduszka, one niesamowicie smakowały i miały właśnie ten zapach coli. Jak on pracuje, to za chwilę Wam pokażę. Jedziemy! Mój zawodnik już jest gotowy, aby walczyć z tą felgą. Przygotowałem sobie stężenie 1:5, ponieważ jest to koncentrat. A teraz przekażę Wam tak pokrótce, jak się nim pracuje. Wydaje mi się, że już każdy wie, że nie aplikujemy chemii bezpośrednio na felgę, gdy jest w stanie no, dosyć nieciekawym. Nie przechodzimy do mechaniki, ponieważ porysujemy całą felgę, a tego chcemy uniknąć. Dlatego tak szybko dla przypomnienia aplikujemy chemię, poczekajmy niech troszeczkę popracuje, spłuczmy ją, po czym ponownie aplikujemy i przechodzimy do mechaniki. Jedziemy! Argument przemawiający za używaniem naszego produktu jest taki, że posiada inhibitory korozji. Oczywiście nie ma tutaj magii, nie będzie tak, że ta nasza tarcza będzie bialutka. Oczywiście ten rudawy osad zawsze pozostanie, bo jest to logiczne, ale będzie łatwiejszy do usunięcia w trakcie już takiej końcowej pielęgnacji. Felga już spłukana, ponownie zaaplikowaliśmy naszego Wheel Cleanera. No i też należy pamiętać o tym, żeby przed każdą pracą doładować ten nasz pędzelek, czyli troszeczkę go nasączyć tym produktem, co ułatwi nam pracę. Jak widać, właściwości pieniądze są naprawdę na fajnym poziomie. Poślizg jest, uważam, że rewelacyjny. Nie pozostaje nic innego, tylko jak pracować. Taka mała ciekawostka. Wiemy to, że nasz pędzelek klasyczny jest znany z tego, że oddaje nam najwięcej chemii w trakcie czyszczenia. Ale przy tym produkcie jest troszeczkę inaczej, ponieważ przy naszym Wheel Cleanerze każdy pędzelek odda nam tyle samo chemii. A za chwilę Wam to zaprezentuję. Standardowo aplikujemy, nasączamy lub ładujemy i przechodzimy do pracy. Tłuczemy. No i mamy to. Oczywiście nie ma tutaj magii, nie będzie tak, że po prostu ta